Proszę Państwa, bardzo, bardzo Państwa serdecznie witam. Ja nazywam się Beata Morzejko, jestem profesorką, doktorką habilitowaną. Celowo używam feminatywów, nawet jak ktoś nie lubi, zwraca mi uwagę, że nie, to ja tak. Proszę Państwa, jestem prezeską Towarzystwa Domów Hagena i z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na trzeci w tym roku wykład z naszego już 19 cyklu wykładów poświęconych kulturze dawnego Gdańska. Przypominam tylko, że pierwsze trzy wykłady, czyli wykład, który odbył się w styczniu, wykład, który był w lutym i wykład, którego za chwileczkę wysłuchamy, wszystkie trzy wykłady są w wolontariacie. Dlatego przywitajmy naszych gości oklaskami, bo to jest jedyna forma podzięki dla nich. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, przedstawiam naszą dwójkę prelegentów. Wszyscy znają panią Renatę Wiloch-Kozłowską, bo jest również członkinią naszego zarządu i prowadziła również różne spotkania z Państwem. Jest absolwentką archeologii właśnie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, więc też mamy akcent kopernikański. I badaczką, archeolożką, która od lat już zajmuje się dziejami dawnego Gdańska, ma na swoim koncie liczne fascynujące odkrycia, również publikacje. No i co ważne, jest szefową pracowni archeologicznej, tak jak tu macie Państwo napisane. Prelegent pan Jakub Józefowicz to z kolei absolwent już archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, choć oczywiście też korzeniami sięgającej Torunia. Również współpracownik od kilku lat w pracowni archeologicznej pani Renaty Wiloch-Kozłowskiej. Nawet kilkunastu. Boże, jak ten czas leci. Dobrze, proszę Państwa, ale również już autor publikacji i to cenionych artykułów. Także oddaję Państwu głos, a Państwa proszę o uwagę. Bardzo dziękujemy i za możliwość wygłoszenia referatu dzisiejszego i za zaproszenie i za to, że Państwo tak licznie przybyli z miłości do archeologii i do Grodu Gdańskiego, co nas łączy ze sobą. Ja, ponieważ tak jak szefowa powiedziała, na koniec wykładu można czasami mieć problem z emocjami, więc ja chciałabym na wstępie podziękować wszystkim osobom, które biorą udział, bo należy użyć czasu teraźniejszego, bo te badania, o których dzisiaj będziemy mówić, jeszcze ciągle trwają. Wszystkim osobom, które biorą udział w pracach terenowych, całej mojej ekipie, zespołowi moich współpracowników wspaniałych, bez których ten dzisiejszy odczyt na pewno by nam się nie udał. My jesteśmy tubą całego zespołu, ale to nasza wspólna praca. A także dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają nam przez robienie różnego rodzaju analiz i o tym będziemy jeszcze mówić w trakcie. To myślę, że już możemy zacząć. Dzisiejszy wykład będzie mówił o archeologii troszeczkę w inny sposób niż zwykle Państwo są do tego przyzwyczajeni. Mianowicie, tak jak zatytułowaliśmy nasze wystąpienie, będziemy mówić o życiu ludzi przez pryzmat przedmiotów, które ci ludzie wytwarzają, ludzie, czyli my poniekąd. Będziemy pokazywać to, co po nas zostaje. Może wzbudzi to jakąś refleksję nad tym, nad czym warto się pochylić, a co może należy zlekceważyć czasami. Szczególnie w naszych czasach jest to dość istotny wybór. I zaczynając już od miejsca, w którym prowadzimy badania, tutaj na czerwono mają Państwo zaznaczone na planie miasta działkę, właściwie działki, bo to nie jest jedna tylko działeczka, na terenie której przyszło nam pracować. To jest parcela przy ulicy Czopowej. To jest właściwie ostatnie niezabudowane miejsce w tym miejscu Gdańska. Obok na tych dwóch rycinach mają Państwo zaznaczony obszar, który do tej pory przybadaliśmy. To jest dość istotne, bo przedmioty, które będziemy Państwu pokazywać, o których będziemy opowiadać, one właściwie zostały odkryte na tym górnym czerwonym fragmencie, czyli pochodzą z obszaru około 50 metrów kwadratowych. I proszę sobie wyobrazić, co my tam jeszcze znajdziemy, jak dane będzie nam już badania zakończyć. Daj następny.
postanowiliśmy ułożyć nasze wystąpienie chronologicznie od czasów najnowszych i stopniowo będziemy dochodzić aż do wczesnego średniowiecza. Tutaj mamy zachowane jedno ze zdjęć lotniczych, na których udało nam się zlokalizować kamienicę, która przy ulicy Czopowej stała jeszcze przed wojną. Było to miejsce, które było dość, można by powiedzieć, przemysłowo zagospodarowane, bo znajdowała się tam i piekarnia, i browar. W okolicy też była drukarnia, czego ślady udało nam się odkryć. Tutaj w jednej z piwnic, nad którą mamy swoją bazę, mamy zbiór ogromnych beczek. Te beczki mają pojemność w granicach 7000 litrów, niektóre są większe. Niewątpliwie, sądząc po napisach na tabliczkach, napisach w języku niemieckim, są to na pewno beczki, które pozostały tutaj po czasach jeszcze przedwojennych. Natomiast na niektórych z nich znajdują się jeszcze inne adnotacje, mianowicie spółdzielnia ogrodniczo-pszczelarska, które świadczą o tym, że zostały one zaadaptowane już po wojnie do wykorzystania. Tutaj mamy kolejny jeszcze taki bardzo współczesny przedmiot. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają, być może niektórzy z Was pasjonowali się kiedyś odczytywaniem w Wieczorze Wybrzeża komiksów o Kajko i Kokoszu. To jest matryca odcinka z czerwca 1970 roku, którą odczytała nam pani Asia Pęk-Zaręba, która też jest wielką pasjonatką tego komiksu. Mam nadzieję, że kiedy już będziemy mogli przystąpić do takiej właściwej konserwacji, bo na razie to jest tylko odczyszczona matryca, a chcielibyśmy ją porządnie zakonserwować, chciałabym zrobić odbitkę po prostu, żeby można było z prawej strony popatrzeć na ten odcinek. I z takich czasów też współczesnych mamy kolejny obiekt. Też? Mogę coś powiedzieć, tak. Proszę. Witam Państwa, nie miałem jeszcze okazji zabrać głosu, także przywitam się na początek. Mamy tutaj na zdjęciach zachowany właściwie doskonale schron przeciwlotniczy, który powstał, właściwie został zaadaptowany w miejscu, w którym istniała wcześniej piwnica. Bezpośrednio przed II wojną światową znaleźliśmy też dalszy ciąg tego schronu w drugiej części parceli. Natomiast tamta część została już niestety zagruzowana. W tych gruzach zresztą znaleźliśmy z poprzedniego slajdu matrycę od komiksu. I przejdziemy teraz od razu do następnego slajdu. Mamy tutaj zdjęcie lotnicze z 1945 roku z dokumentacji Wojska Radzieckiego, które dokumentowało zniszczenie, jakie dokonało w Gdańsku bardzo skrupulatnie. I widać tutaj parcelę przy ulicy Czopowej, którą przyszło nam teraz badać całkiem dobrze w tym kółeczku. Mhm. Pozostając w temacie II wojny światowej, przechodzimy też do kolejnych naszych znalezisk. Mamy znalezisko numer jeden, czyli lewy górny róg, to jest znalezisko archiwalne z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Jest to ostatnia wzmianka na temat jakichkolwiek prac prowadzonych, bo jest to wzmianka z akt policji budowlanej. Ostatnia wzmianka o jakimkolwiek remoncie w budynku, w którego piwnica przyszło nam kopać. Poniżej jest fragment szklanego kalendarza, który znaleźliśmy w zagruzowanej piwnicy tegoż budynku. I data 43 rok, no, mówi o tym, kiedy mniej więcej ten budynek niestety legnął w gruzach. Obok, po prawej stronie, jest fragment z gazety Danziger Nachrichte, gdzie na liście, zdaje się, 89 ofiar pierwszego bombardowania alianckiego w 1942 roku znaleźliśmy jedną osobę, która mieszkała przy ulicy Czopowej 12, czyli nieopodal naszego miejsca, w którym prowadzimy aktualnie badania.
Być może część budynków ucierpiała właśnie w tym pierwszym nalocie jeszcze w 1942 roku. I tutaj mamy jeszcze kilka takich przedmiotów pochodzących z czasów tuż przedwojennych. To tak tradycyjnie już wiadomo, butelka od piwa. Jako że mamy do czynienia z miejscem, gdzie funkcjonował browar, takich porcelanowych kapsli, jak ten na środku, też znajdujemy w Gdańsku dość sporo. I bardzo ciekawa jest ta płytka, która ma napis nie Freistadt Danzig, tylko Hansestadt Danzig. Czyli odwołuje się do hanzeatyckiej tradycji Gdańska. Taka pamiątkowy kafelek. Tutaj chcieliśmy pokazać coś, co dla nas archeologów jest bardzo ważne, dlatego że no, mamy oczywiście zachowany z tego rejonu plan Buzego, plan geodezyjny z drugiej połowy XIX wieku, który rzeczywiście był bardzo dokładnie wykonany, bardzo precyzyjnie. Świadczy o tym chociażby to, że tutaj nie wiem, czy Państwo widzą, po środku pozioma linia jest taka lekko ugięta, mur, który nie jest linią prostą, tylko jest troszeczkę wykrzywiony. I na dolnym zdjęciu mamy dokładnie przedstawiony po odgruzowaniu fragment, ten, który przedstawia Buzę. I dolny mur ma dokładnie takie samo ugięcie, jak Buzę był łaskaw narysować. Także to jest takie zadokumentowanie bardzo dokładne tego, co, na co Buzę mógł patrzeć. To świadczy też o jego precyzji. I rzeczywiście plan Buzego jest taki, że dla nas przy pracach prowadzonych w mieście jest to podstawowy elementarz, bo patrząc na plan Buzego, no, rzadko kiedy rzeczywistość nam odbiega od rysunku. Mhm. Tutaj w jednej z piwnic znaleźliśmy coś w rodzaju skarbu, mianowicie ukryty pod koksem w piwnicy zestaw dwóch serwisów i jeszcze paru innych naczyń, które zostały tam ukryte po prostu, żeby przetrwały wojnę, żeby przetrwały jakieś naloty i rzeczywiście to się udało. Tutaj na tym lewym, na lewej fotografii widzą Państwo wazę. Ta waza w środku jest wypełniona filiżankami, kieliszkami kryształowymi, ściśle poukładanymi, tak żeby no, po prostu się nie zniszczyły i to się udało. Spaliły się tylko gazety, którymi te naczynia były poprzekładane. Tutaj mamy na zbliżeniu przykłady naczyń, które tam się znajdowały. Mamy pamiątkowy talerz z herbem Gdańska. Jest też pamiątkowy taki talerzyk ze stemplem Stoczni Sihała z 1940 roku. A tu zrobiliśmy zestawienie, ponieważ no, tych naczyń jest bardzo dużo, to niekoniecznie jest akurat najważniejsza rzecz w dzisiejszej prezentacji, ale łącznie mieliśmy ponad 80 naczyń. Udało nam się zidentyfikować fabryki, z których te naczynia pochodziły. Najwięcej było z Ćmielowa i z wytwórni czechosłowackich. Troszkę z Bawarii, trochę z Chodzieży, no i jeszcze jakieś tam inne pojedyncze naczynie. W zasypisku tej samej piwnicy natrafiliśmy na taki niewielki przedmiot, nietypowy. Jest to marka narzędziowa tak zwana, czyli taka blaszka, na której wybijano nazwę konkretnego narzędzia. W tym przypadku jest to kessel, czyli kocioł. Poniżej widzimy nazwisko Göring, które pojawia się w księgach adresowych z lat 42-43 jedynie dwukrotnie. I są to reklamy dwóch zakładów. Jeden to jest zakład mechaniczny, być może ten kocioł właśnie stamtąd mógł pochodzić. Drugi zdaje się jest związany z produkcją spirytusu, także też bierzemy pod uwagę możliwość taką, że były jakieś konszachty pomiędzy twórcami spirytusu a producentami piwa czy wina, którzy tam na tej parceli też rezydowali. No i cofamy się dalej w czasie. Jesteśmy teraz na początku XVII wieku. Taki rzut aksonometryczny, plan sztokholmski tak zwany, który jest takim drugim źródłem zaraz po planach Buzego.
odrobinę, no właśnie nawet nie odrobinę, 150 lat wcześniejszym, które również pozwala nam prześledzić to, co działo się w mieście. Na planie widzimy zbliżenie na rejon Zamczyska i widzimy takie podłużne założenia. Wiesz co, to są te mikrofony. I są to takie specjalne, chyba od głośnika. Tak, takie specjalne konstrukcje, na których rozwieszano do wyschnięcia bielone tkaniny. Tak wyglądał teren, który badamy w wieku XVII do roku 1648, kiedy jakby zarządzono plan, który zakładał jakby powrót ludzi i jakby zagospodarowanie tego w celu jakby zamieszkania na tym terenie stworzony przez Georga Strakowskiego. I przejdziemy teraz do zabytków związanych z tym okresem. Niestety zabytki te są pozbawione kontekstu, to znaczy pozyskujemy je z warstw tak zwanych niwelacyjnych, czyli warstw, które zostały usypane po prostu ze śmieci w okresie bezpośrednio poprzedzającym zagospodarowanie tego terenu w drugiej połowie XVII wieku. I jednym z takich zabytków jest fragment naczynia, które z niemieckiego języka nazywa się Jagdhumpen, czyli w takim wolnym tłumaczeniu kubek czy szklanica przedstawiająca scenę polowania. I rzeczywiście udało nam się namierzyć bardzo podobne naczynia analogiczne. Może to nie jest dokładnie to samo naczynie, natomiast również przedstawia scenę polowania i widać, patrząc nawet na te detale rysunku obu tych zwierząt, że prawdopodobnie powstały ręką tego samego rzemieślnika, czy właściwie artysty. Jest to też o tyle ciekawe naczynie, że pochodzi ono z Czech, z końca XVI wieku. Jest też duża szansa, że zostało ono wyprodukowane przez rodzinę Schürerów, którzy w XVI wieku na nowo wynaleźli szkło kobaltowe i bardzo możliwe, że to jest właśnie przykład tego bardzo wczesnego szkła kobaltowego nowożytnego. To jest taki typowy zabytek nowożytny, jeżeli chodzi o Gdańsk, nie tylko zresztą, czyli fajki ceramiczne, fajki gliniane. W trakcie naszych badań znajdujemy fajki głównie, wytwarzane głównie w dwóch miejscach, czyli w Gołdzie holenderskiej oraz w holenderskim Harlemie. Hebgołdy zresztą widzą Państwo na środkowej fajce, na stopce tej fajki. Po lewej stronie z kolei jest również fajka z Gołdy, co prawda nie jest ona znakowana herbem miejskim, natomiast znajduje się tutaj przedstawienie Fortuny, bogini Fortuny. Fajka ta, datujemy ją mniej więcej na połowę XVIII wieku, zresztą tak samo jak pozostałe. No i tutaj takie bardzo, bardzo efektowne, lubiane często przez ludzi zabytki, czyli monety. Monety XVII-wieczne, wybijane za czasów Zygmunta III Wazy. Moneta u góry jest to grosz Zygmunta III Wazy z roku 1624. Kolega Paweł Powirski, który analizował zbiór naszych monet, wspominał mi, że jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, nawet biorąc pod uwagę to, że jest to moneta pozyskana w trakcie wykopalisk, to jest właściwie niespotykana sytuacja. Poniżej druga moneta przedstawiająca również Zygmunta III Wazę, trochę bardziej efektowna, natomiast na tym slajdzie może tego tak dobrze nie widać, ponieważ obie są tych samych rozmiarów, natomiast muszą Państwo mi wierzyć, że ta dolna moneta jest sporo większa, to jest 6,5 grama srebra, tak zwany ort wybity w Melnicy w Bydgoszczy. Tu jeszcze taki mały wybór zabytków metalowych, takich bardzo popularnych, które też w dużych ilościach znajdujemy w trakcie naszych badań. Po bokach dwa żetony wałowe, żetony municypalne, no ale generalnie takie żetony otrzymywało się w zamian za pracę przy budowie fortyfikacji w XVI wieku, które następnie można było wymienić na zapłatę. Natomiast w środku mamy jakąś plombę towarową z gmerkiem, czyli prawdopodobnie jakąś plombę taką prywatną. I przejdziemy teraz do wykopu pierwszego, czyli tego, o którym Renata wspominała na początku. Tak wyglądało miejsce naszych przyszłych badań.
Troszkę się spodziewaliśmy tego, co znajdziemy poniżej, natomiast nie myśleliśmy, że pozostałości wczesnego średniowiecza będziemy mogli tak wysoko zarejestrować, bo praktycznie pierwsze warstwy grodowe, one zostały zniszczone przez ławy fundamentowe XIX-wiecznej kamienicy. I tutaj znowu jest to, co ja bardzo lubię w badaniach miejskich, dlatego że prowadząc takie badania archeologiczne na terenie miasta, takiego jak Gdańsk, bardzo często udaje nam się zapleść warkocz z informacji, których dostarczają nam różne dziedziny wiedzy. I tutaj mamy akta policji budowlanej z 1895 roku, zatwierdzające plan budowy kamienicy, która stała w miejscu badań na Czopowej. Obok na zdjęciu mamy rzut po odsłonięciu tych fundamentów, tak? Proszę sobie te zdjęcia porównać. One są praktycznie identyczne. Nie daliśmy tutaj już przekroju, ale jeżeli chodzi o głębokość fundamentów, to dokładnie ta, która została podana w aktach, zgadza się z tym, co znaleźliśmy w terenie. I tu w zasadzie już, no oczywiście pojawiły się jeszcze jakieś znaleziska z czasów przedwojennych, no bo to, tego nie można uniknąć. I tu widzą Państwo już po prawej stronie te ciemne warstwy, to już są pozostałości zabudowy Grodu Gdańskiego. Na tym planie, takim dość schematycznym, zaznaczyliśmy miejsce, gdzie prowadzimy badania. Jesteśmy praktycznie prawie w środku grodu, bo to jest tam granatowy fragmencik poniżej tego największego zielonego. To oczywiście nie są wszystkie miejsca, w których były do tej pory prowadzone badania na grodzie. Brakuje tutaj troszkę tych najnowszych, ale rozmawialiśmy niedawno, jakieś 2-3 tygodnie temu, z innymi kolegami, z panem Zbyszkiem Polakiem między innymi, o tym, że trzeba by jednak przyłożyć się i zrobić jakieś opracowanie, być może jakieś sympozjum, które pozwoliłoby zebrać wszystkie informacje, jakie mamy na temat Grodu Gdańskiego, dlatego że osób i ekip, które prowadziły tutaj badania, jest bardzo dużo. Częściowo te badania są opublikowane, częściowo nie. Trzeba by je porównać z tym, co było opublikowane po wojnie, bo no wstyd się przyznać, ale właściwie te badania, które były prowadzone przez ekipę profesora Jaszczewskiego, one są najlepiej opublikowane ze wszystkich. Wszystko to, co się działo później, jest publikowane wybiórczo. Tu się bije we własne piersi też. Przyjmujemy to jako deklarację. No dobrze, ja to zawsze coś powiem, potem żałuję. To się nagrało. Okej. No dobra, nie żałuję. Jeszcze mam nadzieję, że mi wystarczy sił i rozumu, żeby to zrobić. Tutaj widzicie Państwo, że mamy właśnie pokazane te miejsca, które one są zasłonięte, te grodowe, dlatego że jesteśmy w tym momencie robienia fotografii przed rozbiórką fundamentów XIX-wiecznych, ponieważ takie rozbiórki wolno nam robić, ale musimy je zawsze uzgadniać z Urzędem Konserwatora Wojewódzkiego i wiadomo, że na taką decyzję musimy chwilkę zaczekać, żeby została wydana, więc żeby to, co dla nas jest, no może tak nieładnie powiem, ale cenniejsze i ważniejsze, nie ucierpiało, więc musimy zabezpieczać w jakiś sposób wykop, tak żeby później nie poniósł on szkody. Tutaj postanowiliśmy zrobić takie zestawienie, ponieważ tak jak wspomniałam, my jesteśmy w trakcie tych badań, tak naprawdę mamy wyeksplorowany jeden wykop. Chcieliśmy pokazać statystycznie ilość zabytków, którą pozyskaliśmy do tej pory, tak? Tu po lewej stronie na tym diagramie, gdzie na zielono mamy określone zabytki,
To są zabytki tak zwane masowe, czyli to, czego znajdujemy najwięcej, fragmenty ceramiki, fragmenty kości, zabytków metalowych, ale takich mniej charakterystycznych, fragmenty zabytków szklanych i inne takie pojedyncze jakieś elementy. Tutaj zwróciło naszą uwagę to, że pomimo tego, że zwykle w tych grodowych wykopaliskach mamy dużo organiki, to tu mamy bardzo mało zabytków wykonanych ze skóry i mało stosunkowo zabytków wykonanych z drewna. Także to w porównaniu z innymi badaniami, to na przykład, no oczywiście to są takie późniejsze rzeczy, ale z badaniami na Wyspie Spichrzów to tam było zatrzęsienie różnych fragmentów butów czy innych jakichś skórzanych przedmiotów. Natomiast tutaj praktycznie to są pojedyncze rzeczy. I jeśli... Aj, wracaj. Jeszcze wracam. Natomiast jeśli chodzi o zabytki wydzielone, to tutaj prym wiedzie bursztyn. Mamy go najwięcej, z tym, że tutaj w tej charakterystyce są umieszczone też nie tylko gotowe wyroby, ale też półfabrykaty, niedokończone przedmioty. Ja później je pokażemy. I też mamy zgromadzony surowiec. W sumie jest tego nieco ponad 80 deko, co na takiej małej przestrzeni, no to jednak jest jakaś ilość. Mamy sporo zabytków metalowych, bo ponad setkę i tutaj są też monety, są różnego rodzaju przedmioty i z metali kolorowych, i z żelaza wykonane. Stosunkowo niewiele przedmiotów kościanych lub rogowych. Tutaj prym wiodą grzebienie, są też łyżwy, są jakieś płytki też. Ceramika, którą uznaliśmy za taką wyjątkową, na przykład jakieś całe naczynia, ewentualnie fragmenty naczyń bardzo rzadko spotykanych. No i kilka przedmiotów kamiennych. Dosłownie policzalne jakieś niewielkiej ilości zabytków szklanych, no ale to jest też zrozumiałe ze względu na to, że szkło jeszcze wtedy nie było tak bardzo popularne, a poza tym no jest kruche, więc trudno się zachowuje. No to teraz. No to przechodzimy do omówienia poszczególnych grup zabytków ruchomych, które znaleźliśmy w trakcie naszych badań i zaczniemy omówienie od zabytków związanych z rybołówstwem. Ponieważ rybołówstwo było tak naprawdę jednym z głównych, jeżeli nie głównym zajęciem mieszkańców grodu. Po lewej stronie widzą Państwo płytkę kościaną z grzbietu jesiotra. Znajdujemy tego całkiem sporo, jesiotrów było dużo i jesiotry były chętnie łowione i chętnie jedzone. Łowiono je na różne sposoby. Jednym ze sposobów było łowienie klasycznie na haczyk. Niekoniecznie na wędkę, natomiast na różne sposoby montowano te haczyki i w ten sposób łowiono ryby. Tu widzą Państwo haczyki o tordowanych, czyli skręcanych kabłąkach. Mieliśmy też takie mniejsze i może mniej spektakularnie wyglądające, chociaż te też może nie są jakieś niesamowitej klasy, ale też takie zabytki z tak zwanego ciągnionego drutu, bardzo cienkiego, średnicy dosłownie milimetra, także uznaliśmy, że nie będziemy Państwa męczyć takimi zabytkami, przejdziemy do następnego, trochę ciekawszego. Widzimy tutaj tak zwaną wierszę, czy więcierz, pułapkę na ryby, którą znaleźliśmy w wykopie. Niestety pułapka ta w dużej części wchodziła nam w profil wykopu i znikała gdzieś pod fundamentami, także nie byliśmy w stanie jej wyjąć w całości. Natomiast oczywiście pobraliśmy próby do zbadania surowca. Bardziej gatunku drewna, tak, niż tak, datowania. Tak. Powrozów, które zostały też pobrane. Kolejnym sposobem, chyba takim najbardziej kojarzącym nam się z grodem z racji częstego spotykania, znajdowania na grodzie zabytków takich jak pływaki do sieci, było łowienie tak zwanym niewodem, czyli taką siecią, którą zanurzało się w wodzie. Ona unosiła się częściowo na wodzie właśnie dzięki zastosowaniu tych drewnianych bądź wykonanych z kory pływaków.
I tych pływaków znaleźliśmy, zdaje się, że około 70 kilku, już teraz nie chciałbym Państwu skłamać, natomiast zdążyliśmy już tak na szybko zrobić podział typologiczny zgodnie z typologią doktora Rulewicza, Mariana Rulewicza. To może być tak mniej ciekawe dla osoby niezwiązanej z archeologią, natomiast mówi nam to całkiem sporo o tym, jak łowiono, w jaki sposób. Ta typologia nasza pokrywa się w bardzo dobry sposób, w bardzo dużym stopniu z tym, jak to wyglądało generalnie na grodzie. Z Grodu Gdańskiego znamy, zdaje się, około 2000 pływaków na ten moment. My z tych 54 metrów kwadratowych, które przebadaliśmy, mamy około 70, także... Na chwilę tylko. Tak. I tutaj wśród tych pływaków mamy kandydata do naszego nowego logo, bo na razie jest to kopacz z tkaniny w BE. Natomiast jeden z pływaków był zdobiony takim wyrytym chłopkiem, bardzo uroczym. Tutaj go na zdjęciu chyba słabo widać. O, jest tutaj. Yes. Tak. Także, że stwierdziliśmy, że porzucimy tkaninę z BE i skupimy się na Gdańsku. Tak, także tutaj mamy wybór takich, powiedzmy, ciekawszych pływaków, zdobionych bądź znaczonych, znakowanych. Znakowane takimi X-ami, to są takie znaki własnościowe prawdopodobnie poszczególnych rybaków. Merki, dokładnie. Żeby było wiadomo, czyje ryby. Tak. Zakłada się, że zebranie całego tego zestawu, który składał się z sieci i dużych ilości pływaków, było właściwie nieosiągalne dla pojedynczego rybaka, dlatego ci rybacy musieli gdzieś zbierać ten swój sprzęt. No i pewnie każdy po robocie chciał odzyskać swoją część, także myślę, że to może też mieć z tym związek. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, to zimą wcale nie porzucano łowienia. Łowiono spod lodu, również siecią niewodową. A żeby przyciągnąć tą sieć, trzeba było na pewno się porządnie zaprzeć na tym lodzie i właściwie bez zastosowania raków żelaznych, które przymocowywano za pomocą rzemieni bądź pasków skóry do butów, właściwie byłoby to pewnie niewykonalne, w związku z czym znajdujemy również tego typu raki żelazne oraz łyżwy bądź płozy, ciężko to teraz stwierdzić. Mhm. Tutaj, tak jak Jakub powiedział, że przymocowywano raki paskami skóry czy elementami skóry, mamy dwa takie raki. To chyba tak, dobry rodzaj. Dwa raki, na których się te fragmenty skóry zachowały, więc dokładnie wiemy, jak to było mocowane, w jaki sposób. Tutaj niektóre zabytki z tych, które Państwo oglądają, one już przeszły konserwację, niektóre jeszcze nie, bo no, tak jak powiedzieliśmy, ten wykop zakończyliśmy w lutym, więc tyle, ile udało nam się zrobić do tej pory, to tyle jest. Tak, i od rybołówstwa przechodzimy do kolejnej grupy zabytków związanych z wodą. Są to zabytki związane ze szkutnictwem. Tutaj na środku widzą Państwo rekonstrukcję łodzi klepkowej, w tym przypadku akurat łodzi z lądu. Łodzie w tamtym okresie budowano na dwa sposoby zasadniczo. Jeden z nich zakładał łączenie klepek za pomocą nitów żelaznych i ten sposób łączy się raczej z wpływami skandynawskimi. I ślady takich nitów, czy właściwie nity, bądź same podkładki, tak jak te dwie, takie romboidalne wyżej, znajdujemy również na grodzie, ale oprócz tego znajdujemy oczywiście również ślady szkutnictwa, nazwijmy to słowiańskiego, czyli takiego, gdzie klepki poszycia łączono za pomocą drewnianych kołków. I tu widzą Państwo taki kołek, jeden znaleziony w całości oraz jedną z klepek poszycia z kołkami jeszcze zachowanymi in situ. Oraz wiosło wykonane z drewna dębowego, z którego zresztą profesor Tomasz Ważny, który bada nam drewno pod kątem jego datowania, bardzo chciał z niego pobrać próbę i no już było bardzo blisko, żeby nam z tego wyciął, bo fragment tego wiosła tylko wystawał nam z profilu, także też nie byliśmy do końca świadomi, co tak naprawdę mamy w wykopie i dopiero po jakimś czasie się okazało, że ta niepozorna deszczułka w profilu okazała się być wiosłem. Przechodzimy do ceramiki. Ceramika jest o tyle problematyczna, że no to tak jak właśnie mówimy, że jesteśmy tak naprawdę w trakcie badań.
a materiału masowego jest masa. Jest ceramiki, mamy ponad 13 tysięcy fragmentów i oprócz tego, że zdążyliśmy to wszystko oczywiście skatalogować, pomyć, popakować, opisać z grubsza, to żeby wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski na podstawie tak potężnej ilości zabytków, no po prostu potrzeba czasu. Natomiast w tej chwili możemy wspomnieć na pewno o tym, że odnotowujemy znany oczywiście zwyczaj znakowania naczyń na dnie, czyli tak zwane znaki garncarskie. To jest taki odpowiednik trochę powiedzmy tych merków, które znajdujemy na pływakach. Mamy ich ponad 70 sztuk. Tak, około 70 sztuk tych denek znakowanych. Mamy tutaj jedno takie urocze, niewielkie naczynko zachowane niemal w całości. Zakładamy, że w tym materiale na pewno mamy też trochę tych naczyń, które nam się wykleją z mniejszych fragmentów, natomiast no to już jest melodia przyszłości. W tej chwili jesteśmy skupieni na pracy terenowej. Natomiast po prawej stronie jest taka ciekawostka w postaci takiego naczynia, które wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych. I ono o dziwo też pochodzi z grodu. Pochodzi ono właściwie z tych najwyższych warstw, które datujemy tak naprawdę już na XIII wiek. To są warstwy, które już nie zawierają właściwie materiału organicznego, bo ten się nie zachował, w związku z czym nie natrafiamy na pozostałości konstrukcji drewnianych. Natomiast ten materiał ruchomy tam jest i jest go bardzo dużo. I wśród tego materiału mamy właśnie takie naczynko. Pochodzi ono prawdopodobnie z rejonów dzisiejszej Belgii. Jest to import wypalany w zupełnie innej technologii niż te naczynia, które znajdujemy tak na co dzień. Oprócz tego jest pokryte taką białą warstwą takiej angoby, takiej glinki kaolinowej, której następnie nadawany jest odpowiedni kształt i jeszcze do tego jest ta ceramika szkliwiona. I to datujemy to naczynie mniej więcej na połowę XIII wieku. No i oczywiście w takiej atmosferze wykopu grodowego pojawiają nam się naczynia drewniane. Tutaj mamy przykłady klepek jeszcze z widocznymi rowkami do umieszczenia den. Mamy metalowy haczyk żelazny, który służył jako uszkop przy wiadrze. Dalej, daj następne. I tu mamy też przykład u góry naczynia toczonego z drewna, więc były różne techniki wykonywania tych naczyń. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, chcieliśmy Państwu pokazać dzisiaj takie codzienne życie ludzi mieszkających na grodzie. Tak? Takie życie, które pędzą jak każdy z nas, poza jakimiś tam wzlotami, to na co dzień trzeba ugotować jeść, trzeba złowić ryby, trzeba coś jeszcze zrobić. I te przedmioty, które znajdujemy, właśnie takim celom służą. Natomiast to, co widzimy jeszcze dodatkowo, tutaj ten uchwyt poniżej, mamy zbliżenie na jego piękne zdobienie. Takich przedmiotów mamy dużo. To są takie ornamenty plecionkowe, czasami bardzo misternie wykonane, które zdobią, wydawałoby się, zwykłe przedmioty, bo to nie są jakieś ekstra rzeczy, tylko właśnie przedmioty codziennego użytku, jakieś narzędzia pracy, ale wykonane w taki sposób, że widać, że komuś bardzo zależało na tym, żeby ten przedmiot miał swoją estetykę. Tutaj mamy elementy, to też jest dość w sumie rzadkie, żeby się udało tak w komplecie. Mamy elementy zamków do drzwi. Mamy klucze, bo to jest tylko jeden z przykładów. Jakieś haczyki, które służyły do zamykania drzwi. I mamy elementy takich sztabek, które drzwi zamykały. Tu mamy wybór bardzo niewielki nożyków. Tych nożyków mamy sporo. Noże też mają swoje ozdoby, to też nie są tylko takie zwykłe nożyki. Nigdzie nie udało nam się zachować organicznej rękojeści, które zapewne te noże posiadały. Mamy tutaj jedną z osełek, mamy też takie mniejsze osełki, które być może
służyły do sprawdzania jakości kruszca metalowego, z którego jakieś tam przedmioty sprzedawano, żeby można sobie było sprawdzić, czy aby na pewno ten kruszec jest odpowiednio szlachetny. No i po prawej stronie mamy na zdjęciu fragment nożyc, których szkic jest przedstawiony powyżej. No to powyżej. Tak, to przechodzimy do przęślików. Przęśliki to takie ciężarki tkackie, które nanizano na drewniane wrzeciona w celu splecenia nici. Tych przęślików znaleźliśmy około 20. One są wykonane z gliny wypalonej w różnych kształtach, kuliste, beczułkowate, dwustożkowe, właściwie bardzo, bardzo dużo różnych typów, w różnych kolorach również, jak widać, także one były wypalane w różnej atmosferze. No i z różnego surowca, do tego za chwileczkę przejdziemy. Natomiast tutaj widzą Państwo po lewej stronie przykłady trzech wrzecion. Na jednym z tych wrzecion, to oczywiście nie są to wszystkie wrzeciona, które znaleźliśmy, natomiast jest to jakiś wybór. Na jednym z wrzecion, które znaleźliśmy, również znaleźliśmy znak własnościowy, czyli merk taki, czyli właściwie bardzo prosty, bo w formie pojedynczego X-a, natomiast znamy z literatury przykłady takich znaków już znajdowanych wcześniej na grocie, także jesteśmy pewni, że to również jest coś w tym stylu. Po prawej stronie widzą Państwo igły, bądź fragmentarycznie zachowane igły kościane oraz igłę żelazną. Ta jest akurat wyjątkowo dobrze zachowana, bo zachowało się nawet ucho igielne, które jest rzeczywiście zwykle bardzo cienkie i po prostu pierwsze ulega uszkodzeniu, łamaniu, natomiast tu jest właściwie zachowane w całości. I tutaj przechodzimy właśnie do przęślików wykonanych z innych surowców. Akurat co do tego środkowego przedmiotu nie mamy pewności, czy jest to przęślik, bo nie znaleźliśmy go w kontekście, który mógłby na to wskazywać, po prostu był jakby zawartością jakby warstwy archeologicznej, którą eksplorowaliśmy, także nie możemy z stuprocentową pewnością tego stwierdzić, a są przesłanki ku temu, żeby sądzić, że jest to jednak element ozdoby kobiecej z XI-wiecznego Kurhanu w miejscowości Uniradze na Kaszubach. Znaleziono w kontekście funeralnym w grobie podobny przęślik bursztynowy nanizany na włosy kobiece, także być może mamy do czynienia z czymś w tym rodzaju. Być może, tak, może był to taki multitool. Natomiast te przęśliki po obu stronach są to przęśliki wykonane z kamienia, importowane. Co ciekawe, ten przęślik po prawej stronie wykonany jest z takiego różowego łupku, pochodzi z okolic Owrucza w dzisiejszej Ukrainie. Kolejna kategoria zabytków związana tym razem z handlem. Widzą Państwo w lewym górnym narożniku odważnik kupiecki. On co prawda przed konserwacją nie wygląda zbyt okazale. No, wynika to z jego konstrukcji. Odważniki takie posiadają rdzeń żelazny pokryty tak zwaną koszulką brązową. I niestety ta koszulka nie zawsze jest szczelna i w momencie, kiedy przez tą koszulkę do środka dostanie się jakakolwiek wilgoć, to niestety korozja wychodzi na wierzch i ten odważnik po prostu puchnie. Poniżej widzą Państwo ramię wagi składanej kupieckiej. To ramię znaleźliśmy również w kontekście nowożytnym, w warstwach niwelacyjnych, natomiast forma, typologicznie możemy przypisać to ramię do okresu wczesnego średniowiecza. Widzą Państwo tutaj analogiczne ramiona wagi, właściwie tutaj jeszcze z takim imadełkiem, czyli niemalże kompletnie zachowane. Zaraz obok to jest analogia z trusso. No i po prawej stronie jest takie proste przedstawienie, zdaje się z roku, okolic roku 1190, z kolumny kościoła w Strzelnie. Przedstawienie, personifikacja sprawiedliwości i postać trzymająca taką właśnie wagę kupiecką. Jeżeli już mówimy o handlu, to oczywiście trzeba też wspomnieć o monetach wczesnośredniowiecznych i
Jeżeli chodzi o te monety, to jest to właściwie jedna z ciekawszych, może nie ciekawszych, ale na pewno takich większych archeologicznie spraw, które udało nam się odnaleźć, bo zbiór monet, który pozyskaliśmy, jest rzeczywiście w skali stanowiska, jakim jest Gród Gdański, naprawdę, naprawdę okazały. Jest to łącznie 15 monet o chronologii niewątpliwie wczesnośredniowiecznej. Być może zdaje się jeszcze dwie, które co do których nie jesteśmy pewni, bo zachowały się po prostu w stanie takim, że ciężko jest to w tej chwili stwierdzić. Natomiast na tym slajdzie widzimy monety charakterystyczne dla połowy XI wieku, tak zwane denary krzyżowe. Problem jest taki, że jeden z tych denarów krzyżowych jest wykonany ze srebra i rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki kupiec chciałby taką monetę otrzymać. Ta druga moneta po lewej stronie jest to fałszerstwo. Jest to fałszerstwo wykonane z mosiądzu. Co ciekawe, obie te monety są dokładnie tego samego typu. To wygląda tak, jakby fałszerz wzorował się na tej monecie po prawej, żeby wykonać tą po lewej. To a propos tych fałszerstw, jeszcze jest to o tyle ciekawe, że oczywiście fałszowane monety znajdujemy w Gdańsku, w różnych miejscach. Ale my tutaj ich mamy dość sporo i wygląda tak, jakby to po prostu fałszerz sobie mieszkał. Tak, i tutaj, żeby trochę zejść na ziemię, bo te dwie poprzednie monety rzeczywiście wyglądały całkiem okazale. Tutaj widzą Państwo, generalnie tak się te monety zachowują, także nie najlepiej. Ta moneta, właściwie te fragmenty monety w prawym dolnym rogu są o tyle ciekawe, że znaleźliśmy je w dwóch różnych miejscach, zdaje się, na przestrzeni paru dni i udało się Pawłowi dopasować te dwa fragmenty do siebie w ten sposób, jakoś odtwarzając pierwotny zamysł człowieka, który tą monetę wybił. I tutaj widzą Państwo również tabelkę, która pokazuje nam datowanie tych monet i wszystkie właściwie te monety zamykają się w XI wieku. Koreluje z tym, co znajdowano wcześniej. Tak, no nie wiem, czy... Ja wiem. Tak. No dobrze. Znaczy generalnie większość tych zabytków, które znajdujemy i niektóre daty z drewna, które uzyskaliśmy od profesora Ważnego, bo część dat już dostaliśmy, one się zamykają rzeczywiście w XI wieku. Zdarzył nam się troszkę starszy obiekt, z którego pobraliśmy trzy daty i on jakby sięga troszeczkę dalej w przeszłość, ale dzisiaj nie powiem jaką, dlatego że jest to tylko pojedyncza rzecz, w związku z tym uważamy, że trzeba to sprawdzić i potwierdzić i dopiero wtedy możemy coś powiedzieć więcej na ten temat. Tutaj mamy oczywiście jeszcze ozdoby. Się odwołujemy troszkę do tych badań, które ja wcześniej prowadziłam na grodzie, mianowicie idąc od lewej strony od góry mamy zawieszkę lunulową. Ta nasza na zdjęciu obecnie z Czopowej, ona ma te różki podgięte zupełnie, dlatego może tak mało efektownie wygląda. Natomiast mamy taką zawieszkę palczastą. Tutaj to zdjęcie, które jest poniżej z prawej strony na papierze milimetrowym, to jest zdjęcie zawieszki odkrytej w czasie badań przy ulicy Grodzkiej 9. No a to zdjęcie wyżej to jest aktualna zawieszka. No i jeszcze mamy tutaj taki wisiorek bursztynowy, też papier milimetrowy, to jest Grodzka 9, natomiast tu na Czopowej mamy tylko taki fragmencik tej zawieszki, ale prawdopodobnie jest to podobna ozdoba. No i oczywiście mamy pierścionki. Pierścionków jest trochę, niektóre są bardzo atrakcyjne. Tam u góry zwraca uwagę taki pierścień z zaplatanego drutu, takiego grubego. Są też pierścienie metalowe, które mają gniazda na oczka.
W niektórych przypadkach nam się te oczka zachowały. Mamy pierścionki taśmowate, tutaj może na tym zdjęciu u góry ten największy przedmiot. Nie jest to trochę słabo widoczne, ale jest on zdobiony też takimi wyrzeźbionymi w metalu kółkami o wspólnym środku. No i takie zwykłe pierścionki zaplatane z drutu. No i tu mamy paciorki szklane przede wszystkim, w różnych rozmiarach, różnej barwy, co też ma swoje znaczenie, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze, bo nie każdy kolor szkła było łatwo uzyskać. Niektóre były trudne do otrzymania. No i oczywiście tam z prawej strony najdalej mamy paciorek bursztynowy, czyli elegantki gdańskie sobie ceniły takie ozdoby. Mamy też spory wybór pierścionków. Niektóre są zupełnie gładkie, niektóre mają jakieś rzeźbione miejsca na oczka. Niektóre są całe, inne we fragmentach, to już losowo. Natomiast jest ich sporo. Zresztą, tak jak Państwo pamiętają, to zdjęcie z wykazem ilości bursztynu. W tych 80 dekach bursztynu, bursztyn jest lekki, tak? Więc tych przedmiotów było rzeczywiście dużo. No i tu mamy zawieszki. Żeby nie było, że ja gadam cały czas. Zawieszki bursztynowe. Po lewej stronie, co prawda troszkę boczkiem zdjęcie, ale jest to zawieszka, którą interpretujemy jako zawieszkę przedstawiającą rybi ogon. Zdaje się, że już jedna taka została odnaleziona gdzieś w latach 50. Natomiast na ten moment nie udało nam się jeszcze znaleźć dokumentacji tegoż znaleziska. Obok mamy dwa krzyżyki, jeden zachowany w całości, drugi fragmentarycznie. Mamy też podejrzenia, że znaleźliśmy jeden, być może dwa fragmenty zawieszek przedstawiających młot tora bursztynowy. Natomiast one są bardzo małe, nie ma czego pokazywać na ten moment. Mamy jeszcze dużo terenu do przebadania, także być może znajdziemy jakiś w całości i następnym razem pokażemy Państwu więcej tych zawieszek. Co do bursztynów, tak jak pani Renata wcześniej wspominała, że generalnie większą część tego zbioru bursztynu stanowiły półprodukty, czy przedmioty uszkodzone, czy po prostu surowiec. I tutaj takie przykłady akurat, chociażby kostki do gry, półproduktu kostki do gry, bo ktoś nie zdążył jeszcze oczek w tej kostce wyrzeźbić. Mamy takie krążki przygotowane pod rzeźbienie, czy może nawet toczenie bursztynowych pierścionków, ale jeszcze no, niewykorzystane, być może zgubione. No i oczywiście surowiec. Kolejną grupą bardzo, bardzo ciekawych i tak z punktu widzenia archeologicznego istotnych zabytków są grzebienie. Grzebienie są o tyle ciekawe archeologicznie, że są bardzo czułe chronologicznie, to się tak mówi, czyli bardzo często zmieniają się mody na poszczególne zdobienia grzebieni, czy poszczególne typy grzebieni. I tak widzą Państwo w lewym dolnym rogu grzebień tak zwany trójwarstwowy i jednostronny, czyli z jednej strony mamy ząbki, składa się on z trzech warstw, czyli środkowa warstwa z ząbkami plus dwie okładziny połączone miedzianymi nitami. To są takie najwcześniejsze znajdowane na grodzie grzebienie. Po prawej stronie dwa przykłady grzebieni wykonanych z jednego fragmentu rogu. Bardzo prosta konstrukcja, ale wydaje się, że skuteczna, bo znaleźliśmy kilka takich. W środkowej części slajdu widzimy jeszcze grzebień trójwarstwowy, dwustronny. Ten konkretny typ grzebieni jest o tyle ciekawy, że dzięki badaniom weryfikacyjnym dendrochronologicznym grodu udało się ustalić, że w związku z jakby nieznajomością jeszcze oczywiście tej metody, kiedy były prowadzone badania w latach 40. i 50., zaistniała pewna nieścisłość, która spowodowała, że wychodziło na to, że Gdańsk, który był z całą pewnością ważnym punktem na mapie, jeżeli chodzi o pracownie rogowiarskie i obróbkę kości i rogu,
Wychodziło na to, że Gdańsk było kilkadziesiąt lat opóźniony względem innych ośrodków, co wydawało się wręcz niemożliwe i weryfikacja, te badania weryfikacyjne spowodowały przesunięcie tego datowania i okazało się, że rzeczywiście dokładnie te grzebienie wpisują się w ten horyzont chronologiczny, który znamy z innych stanowisk. No i tutaj jeszcze mamy kilka takich kościanych zabytków. U góry widzą Państwo zgrzebło. Przykład sposobu zapinania ubrania na tak zwane hetki, tak? Ta hetka i pętelka, którą znamy z naszych czasów, to wywodzi się z wczesnego średniowiecza, te przewiercone kostki. I szydło? Szydło. Szydło kościane, które w dość dobrym stanie dotarło do naszych czasów. O dziwo, mamy bardzo mało zabytków, które świadczyłyby o wojowniczości naszych przodków. Tutaj właściwie mamy do zaprezentowania tylko dwa przedmioty. Jeden to oczywista oczywistość, czyli grocik strzały zachowany z trzpieniem. Natomiast ten fragment skóry na dole, po prawej stronie, to jest proca. Podobną procę można było do różnych celów ją używać. Ten rysunek u góry to jest szkic procy odkryty w Szczecinie, we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, natomiast no, ta nasza jest u dołu praktycznie identyczna z tą szczecińską. Tak, dotychczas z badań Gdańskiego Grodu znamy przykład jednej procy, która była w zupełnie innej technologii, innej technice wykonana. Natomiast te skórzane proce tego typu, którego znaleźliśmy w trakcie naszych badań, znane są w jednej sztuce, zdaje się, z Kołobrzegu, 5 sztuk ze Szczecina, no i generalnie z basenu Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, wybrzeża Norwegii, Anglii, Danii. Także to jest gdzieś takie, powiedzmy, miejscowy sposób wykonywania tego typu proc. Natomiast trzeba też pamiętać, że nie mamy pewności, czy możemy w przypadku procy mówić o zabytku militarnym. No, wydaje się, że raczej polowanie na małe ptaszki czy jakieś wyjątkowo płochliwe zwierzaki to jest maks, co można było taką procą osiągnąć, chociaż oczywiście pewnie krzywdę można było też zrobić. Natomiast teraz przejdziemy do trochę przyjemniejszych rzeczy, czyli do zabawek. Zabawki drewniane. Właściwie trzy takie koronne przykłady z Gdańskiego Grodu spotykane za każdym razem, właściwie kiedy prowadzone są badania na grodzie, czyli konik miniaturowy, figurka, łódeczka, miniaturka oraz bączek, czyli taka prosta, bardzo prosta zabawka. Ciężko sobie dzisiaj wyobrazić, jak można się w ten sposób bawić, ale można. Można. Żeby tak nie było, że dzieci ówczesne miały zupełnie inne zabawy, to mi się kiedyś zdarzyło właśnie na grodzie znaleźć taki mały mieszek skórzany ze skórzanymi pieniążkami wyciętymi takimi, także w sklepie też można było bawić. No i tutaj mamy taki bardzo, bardzo piękny przykład tego, o czym mówiłam wcześniej już, że te przedmioty takie codziennego użytku były pięknie zdobione. Tutaj mamy przykład takiej plecionki na rączce kościanej. Rączka jest powycierana, jak widać, więc to był przedmiot, który był używany. Tak, on ma ślady używania, to nie jest coś, co służyło do dekoracji. Natomiast te elementy plecionkowe my je spotykamy jeszcze na innych przedmiotach. Tutaj niestety oddaliśmy do zbadania profesorowi Ważnemu taki przedmiot, który był bardzo kontrowersyjny, bo próbowaliśmy zgadnąć, co to jest. Być może nam się już udało. Mianowicie element takiej tokarki do obróbki bursztynu. Ale jeśli chodzi o te wzory plecionkowe, one się wpisują w taką tradycję skandynawską. Ja znalazłam też, przeglądając i szukając różnych analogii, znalazłam podobne wzory na zabytkach pochodzących z Rusi Kijowskiej. Należy tutaj też wspomnieć relikwiarz świętej Korduli, który też jest podobnymi elementami zdobiony. Można się dopatrywać pewnych podobieństw.
Więc no, dalej możemy sobie wymyślać historię, czy to jakiś lokalny twórca naśladował to, co gdzieś mu się zdarzyło zobaczyć, czy mieliśmy tutaj jakiegoś niewolnika, który się dał złapać i według swoich wzorów, które znał z domu, produkował różne przedmioty, albo coś zostało przywiezione, to już państwo mają wybór. W każdym razie no, no, takich przedmiotów też mamy trochę. Tu sobie pozwoliliśmy na takie podsumowanie statystyczne, ponieważ te badania prowadziliśmy przez ostatnie właściwie pół roku. No tak to wygląda w liczbach. Te próby łącznie to są próby dendro, to są próby biologiczne, które pobraliśmy. Prób dendrochronologicznych mamy wziętych prawie setkę, natomiast no, niektóre daty już otrzymaliśmy, niektóre jeszcze nie. Czekamy na wyniki, no specjalnie profesora Ważnego nie popędzamy, no bo jeszcze dostanie od nas niejedno, więc zobaczymy jak nam się to ułoży i wtedy się podzielimy z państwem wynikami takimi dotyczącymi zabudowy, dotyczącymi tego, co będziemy mogli więcej powiedzieć o tym, w jaki sposób ludzie mieszkali na naszym ogrodzie. Dziękujemy bardzo. Dobrze, proszę państwa, myślę, że wszyscy się zgodzimy, patrząc na te przedmioty, o których tu państwo tam tak pięknie opowiadali, jakie ładne były te rzeczy. I bardzo też takie z myślą, powiedziałabym, taką indywidualną, tak? Czyli to, co dzisiaj u nas jest przedmiotem masowym i niekoniecznie ładnym, to te rzeczy są bardzo ładne. Dobra, no to skoro już państwo tak dużo przyszło, to myślę, że będzie dużo pytań. Waldemar Rosowski, bardzo dziękuję, to bardzo ciekawe wystąpienie. Ponieważ główna treść wykładu dotyczyła ludzi, którzy żyli głównie w grodzie wczesnośredniowiecznym, chciałbym się zapytać, kto tak naprawdę tam mieszkał i czym się zajmował. Ponieważ oczywiście my jako archeolodzy jesteśmy bardzo ostrożni w interpretowaniu tego typu zagadnień, ale jest bogata literatura bazująca na wielu opracowaniach badań milenijnych i wiemy dokładnie, że tam uinterpretowano do tej pory, że tak naprawdę Gród Gdański zamieszkiwali rybacy i rzemieślnicy. I tak to trwało do lat 90., kiedy to niektórzy archeolodzy zaczęli podważać funkcje gospodarcze grodów wczesnośredniowiecznych. To doprowadziło nawet do pewnej wolty, ponieważ wieloletnia badaczka grodu wczesnośredniowiecznego, pani profesor Gupieńcowa, w 2004 roku jakby zupełnie odwołała te właśnie wcześniejsze ustalenia dotyczące rzemiosła w grodzie wczesnośredniowiecznym. Czy jakie państwo na podstawie tych badań, co moglibyście powiedzieć, zasugerować, w jakim kierunku będzie szła państwa interpretacja dotycząca, kto zamieszkiwał i czym się zajmował w grodzie wczesnośredniowiecznym? No to myślę, że na 15 minut co najmniej. Znaczy, ja odpowiem na to pytanie tak, jak bardzo nie lubię odpowiadać, ale tak jak powiedzieliśmy, pokazaliśmy przedmioty, które pozyskaliśmy w trakcie badań z powierzchni około 50 metrów kwadratowych. Ja się nie odważę podjąć interpretacji dotyczącej charakteru zajęć czy sposobu życia ludzi na Grodzie Gdańskim na podstawie badań na 50 metrach kwadratowych. Bo to byłoby na pewno, znaczy może by mi się udało trafić, ale mogłoby być przekłamaniem. W związku z tym to nie jest na ten moment odpowiedź. Ja chętnie do tego pytania wrócę, jak przebadamy kolejne około 1000 metrów. Może troszkę mniej, bo tyle nam jeszcze zostało, tak? I wtedy będziemy mogli rozważać, bo to, co mamy w tej chwili, to jest tak drobny wycinek, że interpretowanie na jego podstawie i podpisywanie się pod jedną czy drugą koncepcją, to byłoby dużo za wcześnie. Jeszcze raz pan dyrektor, proszę bardzo. Troszeczkę zabrakło mi informacji na temat chronologii, ponieważ ten wykop jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wykopu, tak numer jeden, stanowiska numer jeden. I chciałem się zapytać, oczywiście wiemy, powiedzieliście państwo, że te badania są na wczesnym etapie opracowań, ale jednak czy potwierdza się ta chronologia?
że w latach 60. XI wieku mamy najstarsze warstwy w grodzie i że mamy 17 warstw osadniczych. Czy coś więcej mogliście Państwo powiedzieć na temat Państwa ustaleń dotyczących nawarstwień wczesnośredniowiecznych, które, jak wiemy, chronologię których ustalamy nie tylko na podstawie badań dendrochronologicznych? Tak, no więc w kwestii chronologii, to tak jak już Pani Renata wspomniała, nie mamy jeszcze całości dat, więc no ciężko jest nam w tej chwili mówić o wszystkim. Natomiast najwcześniejsze daty, jakie mamy, związane z grodem niewątpliwie, czyli pierwszy, najniższy poziom zabudowy, to jest połowa lat 60. XI wieku. Na ten moment możemy też potwierdzić, wydaje się, że w latach 20. XII wieku doszło do reorganizacji pewnej na grodzie, związanej prawdopodobnie z najazdem Bolesława Krzywoustego, natomiast no, oczywiście tego też na podstawie 50 metrów kwadratowych nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale to są rzeczy, które wiemy. Mamy tych dat jeszcze całkiem sporo u profesora Ważnego, więc to jeszcze kwestia pewnie czasu. No i wracając do zabytków, te zabytki, które udało nam się już w tej chwili zidentyfikować i zinterpretować, które udało nam się w tej chwili zinterpretować i odszukać do nich analogie, one również potwierdzają tą połowę XI wieku. Może się zdarzyć jakaś wcześniejsza zabudowa, która być może miała tam miejsce, ale generalnie no, to jest ten czas, tak? Te zabytki mniej więcej można na tą porę określić. Myślę, że tu jest jedna bardzo ważna sprawa, którą zapowiedziałaś, a którą też zapowiadało Muzeum Gdańska. I myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby takie sympozjum zorganizować i po prostu dyskutować, bo wtedy nie mówię, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu czy do jednego wniosku, ale będziemy o krok pewnie do rozwiązywania różnych, czy szukania odpowiedzi na różne pytania. I tak sobie myślę, patrzę na mój zarząd, że no, w przyszłym roku będzie 20 edycja wykładów. Myślimy o czymś ekstra, no to może akurat byłaby dobra, żeby towarzystwo zebrało to towarzystwo, które na ten temat pisze i to bada, i też żeby to się skończyło publikacją, żeby to nie było tylko, że spotykamy się, że dyskutujemy, ale no, papier zniesie mniej albo więcej, to zależy jak to zostanie sformułowane, więc sądząc po tym, jak dużo Państwa przyszło dzisiaj, to myślę, że to zainteresowanie, zwłaszcza właśnie tym dawnym Gdańskiem, grodem, mieszkańcami. No, źródła pisane niestety nie dają nam szansy na odpowiedzi na takie pytania, które zawsze nas interesują. Ja kiedyś tak powiedziałam, że historyk, historyczka musi być ciekawska, że my trochę tak czytamy cudze listy, czytamy cudze pamiętniki, a tu oglądamy tak naprawdę cudze rzeczy. Których, no przecież każdy z nas, no zapraszamy jakąś tam liczbę gości od czasu do czasu, ale tak od razu całej zastawy kuchennej nie pokazujemy. Nie pokazujemy wszystkiego, co mamy w łazience, nie pokazujemy wszystkiego, co mamy w szafach. Tymczasem, no tu jakby archeologia tą naszą ciekawość właśnie dotyczącą kultury materialnej, ale też pewnie, no właśnie choćby jakiegoś przywiązania estetycznego, bo to jest pytanie, dlaczego ktoś wykonywał jakiekolwiek ornamenty na czymś tak małym jak prząśliki. No bo jasne, znaki własnościowe, to jest oczywiste, ale na tych różnych przedmiotach, które tu Państwo pokazaliście. Także myślę, że mamy co najmniej materiału na takie sympozjum, a jest też czas na przygotowanie się, bo możemy, nie musimy go robić od razu na początku przyszłego roku, bo też będziemy musieli zdobyć jakieś pieniądze, przygotować to wszystko, zgrać i tak dalej, ale myślę, że byłoby to ciekawe. No oczywiście jeszcze właśnie będziemy o tym dyskutować. Dobra, proszę Państwa, tak, jeszcze chciałaś? Dobrze, oczywiście. Ja chciałam nawiązać do tego, co mówiłaś o tym grzebaniu w czyimś życiu. To rzeczywiście trochę tak jest, bo
jeśli chodzi o źródła pisane, no to czasami się zdarzało, że ktoś pisał na zamówienie, albo pisał to, co mu się podobało, albo co chciał przekazać. Niekoniecznie musiało być to zgodne z prawdą. Natomiast jeżeli chodzi o źródła archeologiczne, no to one nie kłamią. One wymagają... Tak, ale jest to takie wchodzenie z butami do czyjegoś życia, to prawda. Pokazaliście od początku tego Kajko i Kokosza, co po nas zostało, tak. A co ja właśnie o tym mówiłam, że my często przywiązujemy wagę do różnych rzeczy, które wydaje nam się, że nie potrafimy bez nich żyć. To teraz mi się skojarzyło, bo ja mam czasami takie fazy, że mi się włącza jakiś cytat z literatury i w nocach i dniach, jak sobie rozmawiają ze sobą pani Emilia z mężem i mąż mówi, że on tu na chleb pracuje, żeby nikomu nie zabrakło, ona z taką pogardą mówi chleb, chleb, a mówi to ty mówisz z taką pogardą o chlebie, a bez szlafroczka obejść się nie może. I tak sobie czasami myślę, że my tak się skupiamy na tych szlafroczkach, a gdzieś nam istotne rzeczy umykają, że coś, co jest najważniejsze, gdzieś nam się gubi. I może właśnie zrobienie takiego sympozjum o grodzie to byłoby coś wartościowe, co zostałoby po nas. Dobrze. Mam pytanie, czy, a jeśli tak, to w przybliżeniu, kiedy informacje o takich... wydobytych zabytkach mogą trafić do przestrzeni publicznej, tak żeby mogły być czytane. Ale też chciałbym zapytać o sposób opisu, czy te atrybuty różne, które zostały wykryte, a więc to badania dendrologiczne, co stwierdziły, jeśli chodzi o datę, a także powiązania na przykład z innymi, czy one są wtedy udostępniane i za pomocą jakiego języka, czy jakich mechanizmów opisu? Przepraszam za skomplikowane pytanie. Nie. Więc tak, jeśli chodzi o termin, kiedy trafi opis do przestrzeni publicznej, nie umiem na to odpowiedzieć, bo jeszcze nie skończyliśmy też badań, a tutaj chcieliśmy dzisiaj z Państwem się podzielić tym, co już w tej chwili możemy pokazać i możemy powiedzieć. Postaramy się, żeby taka publikacja się na pewno ukazała. Kiedy, nie umiem tego określić, natomiast my też bardzo dbamy o to, żeby publikacje, które dotyczą badań archeologicznych, miały oczywiście swój wymiar taki naukowy i taki, gdzie spotykamy się z innymi kolegami archeologami, czasami popadamy w coś, co ma każda grupa zawodowa chyba, bo zaczynamy mówić takim własnym językiem, własnym slangiem, używamy jakichś skrótów, które są nieczytelne dla innych. Ale staramy się też, no i przykładem tego jest nasze dzisiejsze wystąpienie, żeby przedstawiać to wyniki naszych badań wszystkim, którzy są nimi zainteresowani, którzy chcą czegoś posłuchać. I w taki sposób, żeby to było zrozumiałe.